pyłra z klatki piersiowej z kompresją ósmego kręgu piersiowego to stan, kiedy trzeba chorego unieruchomić gorsetem obejmującym praktycznie cały kręgosłup, łącznie z kręgosłupem szyjnym, ponieważ przemieszczenia w obrębie uszkodzonego kręgosłupa mogą doprowadzić do urazu rdzenia. Zalecenia proste. Eliminacja z działalności górskiej, spoczynkowy tryb życia, no i wyeliminowanie się przed dalszym ryzykiem. 4 miesiące po usłyszeniu tej diagnozy Krzysztof Wielicki samotnie zdobywa zimą lotce. Z 8 grudnia wychodzimy w kierunku kotła zachodniego. Andrzej Zawada, Deszek Cichy, Ingrid Bajens i ja. Niestety moi partnerzy trochę się źle czuli. Musieliśmy podjąć decyzję. Iść do góry czy wracać. Czułem się dosyć dobrze. Postanowiłem zmierzyć się samotnie z lotcem. Wiedziałem, że to jest ogromna odległość i wiedziałem, że jeżeli mu się uda wejść na szczyt, to wejście i potem powrót będą trwały bardzo, bardzo długo. Była to ciężka droga powrotu. Modliłem się o to, żeby ktoś wyszedł mi naprzeciw. Ponieważ zmrok już zapadł, a Krzysztofa dalej nie było, w związku z tym ubrałem się i po początkach poręczówek próbowałem podejść trochę wyżej. Zobaczyłem mały punkcik, który zmierzał w moim kierunku. Wysoko, wysoko zobaczyłem małe, nikłe światełko. No i wiedziałem, że to może być tylko Krzysztof. To mógł być tylko Leszek, który na 7200 metrów oczekiwał z herbatą. Było to pierwsze wejście zimowe na lotce, pierwsze solo i pierwsze w gorsecie. Czy trzeba się tłumaczyć z tego, że chce się być najlepszym, że chce się tworzyć historię?